witamy w Marsylii. Właśnie wyszliśmy ze statku, który jest tutaj. Jesteśmy bardzo blisko portu. I żeby się dostać właśnie gdzieś do miasta, to musielibyśmy chyba jednak pieszo iść za daleko w Marsylii. Także taka informacja. Tak sobie tutaj chodzimy po Marsylii, po Francji. Cieszę się, że jesteś w Francji? Byłaś kiedyś we Francji? Bardzo się cieszę. Nigdy wcześniej we Francji nie byłem, a teraz jestem. No i już. I fajnie. Także zapraszam do oglądania tego vloga. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to pamiętaj, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Południe prawie przed nami. I właśnie jesteśmy już wszyscy najedzeni, napici i pomalutku wyruszamy ze stateczku zobaczyć coś, co tutaj się dzieje poza portem. Czy da się gdzieś pieszo dojść do może jakiejś restauracyjki, może gdzieś napić się w Marsylii, w miasteczku jakąś kawkę, może zjeść jakiegoś croissanta, tak jak we Włoszech. Także wiemy, że możemy na przykład wsiąść sobie w taki autobus, który tutaj jest przed samym statkiem i wiezie nas w jakieś wyznaczone miejsce gdzieś tam w tej Marsylii. Wiemy, że możemy wziąć sobie na przykład taksówkę, gdzieś pojechać taksówką. Wiemy, że możemy sobie też wykupić jakąś wycieczkę po Marsylii. Taką, wiecie, są takie zorganizowane z przewodnikiem, tak jak to gdzieś się jedzie do hotelu na wakacje, do Turcji czy coś i bierze się wycieczkę, zorganizowaną wycieczkę z przewodnikiem. Wiemy, że takie coś można zrobić. Tutaj na statku takie wycieczki średnio pewnie jest 60, 70, 80 dolarów. Nie wiem, jaka dokładnie cena jest tutaj po Marsylii. Więc znamy kilka różnych opcji, ale nikt nam nic nie powiedział, co możemy zrobić, gdybyśmy chcieli wyjść w Marsylii w porcie pieszo. Gdzie dojdziemy, co zobaczymy, co możemy zwiedzić, to tego nie wiemy. Tego nie wiemy, więc mamy zamiar właśnie sprawdzić właśnie this way. This way chcemy zrobić check i pomalutku właśnie wybieramy się. Chcemy zrobić aut, pójść sobie spacerkiem. Nie chce nam się dzisiaj za bardzo chodzić, gdzieś coś zwiedzać, jakichś takich bardzo turystycznych, zatłoczonych miejsc. Chcemy sobie po prostu gdzieś spacerkiem wejść na miasto, po prostu zobaczyć, jak jest na mieście, poczuć jakby klimat francuski, bo jesteśmy we Francji dzisiaj. No i po prostu wychodzimy, idziemy sprawdzić. Także jeśli też jesteście ciekawi, jak wygląda Marsylia, to zapraszam do odcinka. Czekamy za... 7 minut powinien być autobus, czy tam jakiś busik, może busik w ogóle, Emma, busik czy autobus będzie? Nie wiem, ale są jacyś ludzie, to pojedziemy z nimi, po prostu. Właśnie wyszliśmy ze statku, który jest tutaj, jesteśmy bardzo blisko portu, o tutaj stoją dwa, jeden nasz Grandioza, drugi jakiś inny. Mogliśmy wsiąść przy samiutkim statku autobus i za 17 euro od osoby pojechać gdzieś do centrum, do miasta, ale stwierdziliśmy, że idziemy sobie spacerkiem do tego centrum i doszliśmy do takiego miejsca, do kolejnego przystanku, gdzie mamy tutaj informację, że mamy tutaj free shuttle bus to the center, czyli mamy tutaj darmowy jakiś transport do miasta i stwierdziliśmy, że chyba skorzystamy w sumie z tego, bo tak idziemy coraz bardziej do tego miasta i nie widzimy tutaj, żeby to było miasto, tylko jesteśmy gdzieś na jakby w obrzeżach tego miasta, w porcie. I żeby się dostać właśnie gdzieś do miasta, to musielibyśmy chyba jednak pieszo iść za daleko w Marsylii, także taka informacja. I chyba właśnie skorzystamy z tego tutaj jakiegoś transportu, jakiegoś autobusu pewnie. W każdym bądź razie jest coś tutaj zorganizowane, co jedzie od punktu A do punktu B i od tego punktu B z powrotem wraca do tego punktu A, czyli taki wahadłowy, jak to jest napisane, shuttle. I skorzystamy z tego i pojedziemy zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Jest godzina 12:37, trochę późno, w każdym razie o 15:00 musimy być z powrotem przy statku. Ciekawostką podczas podróży takim statkiem jest to, że przyjechaliśmy ogólnie do Włoch, żeby wystartować z Włoch, z Genui. No i przyzwyczailiśmy się do tego, że wszyscy mówią po włosku. I teraz wyszliśmy ze statku i nagle wszyscy mówią po francusku. No i o co tutaj chodzi? No ale przecież dotarliśmy do Francji następnego dnia i jesteśmy w Marsylii, więc to taka ciekawa w sumie historia. Ale
No tak jest, ale prawdziwa. Jednak nie było tak pięknie, jak nam się wydawało, że może być, bo czekaliśmy 40 minut na ten autobus, który powinien być już dawno, dawno, dawno i 20 minut powinna mu zająć trasa z tego przystanku na do centrum miasta i później 20 minut z powrotem, a myśmy czekali 40 minut i nic nie przyjechało jeszcze, więc zrezygnowaliśmy z tego darmowego, tak to jest z darmowymi rzeczami, darmowego autobusu i stwierdzimy, że jednak idziemy dalej pieszo do miasteczka. Także jeśli ktoś z Was też przyjeżdża tutaj na przykład MSC liniami, statkiem Grandioza do Marsylii czy tam jakimś innym i czeka i zastanawia się, czym dostać się do miasta, no to chyba lepiej wziąć jakąś taksówkę albo właśnie tam stoją takie jeszcze pod samiutkim statkiem autobusy, które też tam odpłatnie jeżdżą do miasta, więc jakimś takim płatnym środkiem transportu trzeba dostać się do miasta lub pieszo, a ten darmowy coś przynajmniej dzisiaj nie funkcjonuje za dobrze. A dzisiaj jest, o nie, dzisiaj poniedziałek. Poniedziałek. No, dzisiaj jest poniedziałek, więc w sumie powinien normalnie chyba funkcjonować. Codziennie ale pewnie w sumie, funkcjonuje, no, ten ale... ochroniarz tam był i on powiedział, że trzeba czekać, tylko że właśnie. Ile czekać, to nie wiemy. No. Właśnie, bo był gość, tylko który nie za bardzo mówił po angielsku, ale wait umiał powiedzieć i mówił wait, no ale już czekaliśmy czy ponad 40 minut, no to taki za długo. Właśnie, bo stwierdziliśmy, że pojedziemy tym autobusem, kurczę, do miasta, a później nie zdążymy wrócić, bo nie wiadomo, jakie znowu będzie miał następne opóźnienie, a jednak ważne, żeby na ten statek później zdążyć. No, także idziemy sobie tutaj tylko z buta kawałeczek zobaczyć, co tu się dzieje i będziemy wracać na statek, bo na statku jest wystarczająco dobrze. Że nie trzeba się nigdzie ruszać, jak to Emi właśnie powiedziała teraz. Ale idziemy zerknąć. Kawałek dalej jest przystanek taki autobusowy miejski, gdzie też jeżdżą często autobusy. Tam jest rozpiska na słupku, o której tutaj przyjeżdżają, ale mamy o 13.40, jest 13.20, nie będziemy 20 minut czekać. I później też co chwilę tutaj wracają. Tylko, że tutaj już jest normalnie miejski, trzeba sobie tam kupić jakiś miejski bilecik, może sprzedawany w ogóle w autobusie. No i można sobie gdzieś tutaj jeszcze pojechać autobusikiem, ale to by trzeba było, powiedzmy, przyjść tutaj o 9 rano, żeby mieć dużo czasu, a nie o 13.30 ruszać dopiero do miasta, bo to już jest zdecydowanie za późno. No ale tak samo jest pełno taksówek i aplikacja typu na przykład Bolt też działa. I też można sobie pojechać, także jest naprawdę wiele sposobów, żeby dostać się do miasta, tylko trzeba chcieć. A nam jakoś bardzo nie zależało, no więc się tak sobie tutaj chodzimy po Marsylii, po Francji. Cieszysz się, że jesteś w Francji? Byłaś kiedyś we Francji? Bardzo się cieszę. Nigdy, nigdy wcześniej we Francji nie byłem, a teraz jestem, no i już. No i fajnie. Fajnie jest na przystanku we Francji? Jak się pani czuje we Francji na przystanku? Nie wiem, bo jestem chora, więc nie mogę określić. Emi ma katar i boli ją gardełko, bo za dużo lodów się najadła. No i właśnie, nawet w sumie nie wziąłem tego pod uwagę, że jesteśmy we Francji. Że jesteśmy we Francji. Właśnie, jakie ciekawe miejsce. Kolejny kraj. Odwiedziliśmy kolejny kraj. Nigdy wcześniej nie byłem we Francji. Na francuskiej ziemi. Tak. No i dobra, chodźcie jeszcze kawałek. Zwiedzimy tej Francji. I lecimy jutro do Hiszpanii. Hałasuje. Co? Tam jest. Co tam jest? Kolejny strażnik, nie? Taki jak tam jest początek właśnie tego bałaganu? No. Właśnie jutro będziemy w Hiszpanii, w Barcelonie. To może tam gdzieś się wybierzemy wcześniej, bardziej na miasto. O, tutaj jest też rozpiska. A nie, no tak, o której startują są autobusy. Tutaj mamy odjazdy, przyjazdy i tak dalej. Tutaj trasa. Taka Francja. Ciemni ludzie. A my możemy ogólnie tutaj funkcjonować tylko dlatego, że mamy takie karty pokładowe ze statku. Dobra, zaraz jeszcze trzeba zapytać tego pana. Ale to na pewno tak. Dobra, w sumie co będziemy pytać? Wow. Czekaj. O, można jeszcze sobie pożyczyć rower, rowerkiem pojeździć. Rowerkiem fajnie, tylko nie wiem, czy takie miasto. Może są jakieś te ścieżki rowerowe? No są jakieś. Zielona linia się tu kończy, no a tutaj. Tu jest kolejna ławeczka. Kolejny bus station.
kolejne. No. Dobra. No i niestety musimy wracać na statek, no bo nigdzie się tutaj z portu pieszo nie da pójść do miasta. Także to jest taki, no dla mnie duży minus Marsylii, że nie da się tutaj nigdzie pójść, bo w Genui port jest w samym centrum miasta we Włoszech i tam, gdzie tam po prostu wychodzi się ze statku do centrum miasta i nie trzeba żadnych taksówek, nie trzeba żadnych autobusów, nie trzeba nic, po prostu można sobie pieszo pochodzić po Genui. Gdzieś pójść do kawiarenki, gdzieś coś pozwiedzać, popatrzeć. Jest dużo lepiej. Tutaj w Marsylii niestety ten port jest na obrzeżach miasta i wszędzie oh, thank you very much. I wszędzie niestety trzeba załatwiać sobie transport. Nie ma czegoś takiego, że pieszo. No i dobra, no. Francję zobaczymy kiedy indziej. Czasami to czekać. Okej. Okay. A, tak, no z tamtej strony. Przycisk. Thank you very much. Właśnie. Bez takiej karty MSC nic byśmy nie załatwili, nie weszli do portu. No ale z racji, że mamy taką kartę, no to możemy się tu poruszać. Bez karty? Jest, okej. Okej. Bez karty nie ma wejścia. Jeśli ktoś by się zastanawiał, jaka pogoda jest we wrześniu, w połowie września we Francji, w Marsylii, to musimy wam powiedzieć, że jest bardzo gorąco. I nie trzeba się raczej o nią martwić, bo jest bezchmurne niebo. I jak się teraz weszliśmy w końcu do cienia, to naprawdę jest mega ulga. Także we Francji jest bardzo ciepło. Ale ogromny, co? O, tutaj jest ten parking w ogóle, z którego startują te busy takie, które można jakby sobie tutaj stąd od razu wyjechać za 17 euro do miasta, no to one startują właśnie tutaj z samego terminala. Tutaj na pewno? Nie wiem. Bo tu jedynie co, to trzeba tylko przed wejściem na statek, jak wracamy z miasta, sprawdzić, czy coś nie wnosimy dziwnego na ten statek, na przykład jakieś broni albo jakichś innych rzeczy. No to tutaj tylko taki mały, no taka odprawa, no że jak coś mamy, jakieś reklamówki czy torebki, to trzeba pokazać. Ale ten Grandioza jest ogromny. Kurde. MSC Grandioza. Mega wielki statek. Poszli. Teraz ten list. Ładowanie osprzętu na statek. Idziemy, idziemy. A tam malowanie trwa. Tam panowie malują na biało. Tutaj? Jeszcze to. No i odpływamy z Marsylii. Odpływamy z Marsylii. Jak się pani podobała Marsylia? Nie wiem. Nie wiesz, no byłaś na przystanku w Marsylii. No, ale nic nie przyjeżdżało, żaden autobus nie. Żaden autobus nie przyjeżdżał w Marsylii, to widzieliśmy tylko w sumie tyle, ale to jest dużo, no całą Marsylię widzimy. No nie całą, no ale te wzgórza, o nawet widzimy francuskie mewy. Patrzcie się, jakie piękne francuskie mewy. Wypłynęliśmy właśnie z portu. O, ten drugi statek też już tam wypływa. No, tamten też już wypływa. 18 właśnie minęła, 10 po. No i płyniemy. Dzisiaj były remonty, jakieś odnowienia tutaj tych szalup takich ratowniczych. Stateczków, tutaj widzę odmalowane, świeżutko, na biało, wyczyszczone. Tutaj jeszcze nie.
Także chłopaki dzisiaj mieli co robić. Kamarsylia, co nie? No, tutaj jest nasz pokój. Jest nasz pokój, ładny, taki. Dwa łóżeczka. Wszystko jest. Duże lustro. Gra muzyka. My jeszcze na kolację idziemy. No, dopiero jak ci powiem, tak na kolację trzeba iść. No tak mamy ustalone. Właśnie wybieramy się na kolację i słuchajcie, sprawa jest taka, że ogólnie tutaj jest takie założenie, że wychodzi się tak ładnie ubranym, wiecie, że tak najlepiej długie spodnie, jakieś buty normalne, koszulka, koszula, czy tam jakieś tak konkretnie trzeba być ubranym. No i na przykład wczoraj jednak złamaliśmy ten trend, przełamaliśmy to wszystko, przetestowaliśmy, czy da się pójść jak wieśniacy na piękną, wykwintną kolację na statku. No i okazało się, że się da. Poszliśmy w klapkach, na bosakach, znaczy na bosakach, bez skarpetek, w klapkach, prosto z basenu, w kąpielówkach, w takich zwykłych jakichś tam koszulkach. No i okazało się, że nikt nas stamtąd nie wygonił. Także jeśli ktoś się zastanawia... Nie wygonił, tylko że wpuścili. No, czyli właśnie, wpuścili nas na tą kolację, wpuścili nas na tą kolację. Więc jeśli ktoś się zastanawia, czy da się, to da się. Da się iść beznadziejnie nie ubranym. A ja tu dzisiaj jestem cały na biało na przykład. Ja jestem cały na biało, czekajcie, o, jak kapitan. Cały na biało, dzisiaj jestem ładnie, mam buty, skarpetki, tam takie małe, tu koszulka, długie spodnie i tak dalej. Także dzisiaj już idziemy tak ładnie, w sukienkach, odszczeleni jak wszyscy inni, ale wczoraj poszliśmy jak wieśniacy i zjedliśmy i się da, także da się. W sumie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że jeśli ma się kolację, kiedyś już to mówiłem, 2 lata temu, że jeśli ma się kolację na przykład na godzinę 19, kurde, chodźcie na nogę. Jeśli, no to chodź szybko, przecież w dół to pójdziemy. O, patrzycie w ogóle, jak tu ładnie wszystko wygląda. Właśnie idziemy schodami, nie jedziemy windą. A jak się mam tą kolację na 19, to warto na tą 19 być, bo później po prostu są osoby, które mają 20, 30 i tak dalej, więc jeśli macie na jakąś konkretną godzinę, to po prostu nie spóźniajcie się. Jest w ogóle tak, że jeśli będziemy tam na przykład 20 minut po czasie, 30 minut po czasie, to już nikt was na tą kolację nie wpuści. Ale tak jeszcze do tych 10-15 minut, no to jeszcze jest ok. No, także to jest bardzo też ważna sprawa, żeby być w miarę punktualnie. Live music gra na 6 piętrze chyba. Pięknie ktoś tam śpiewa na żywo. To na 7? To na 7? No, a my do La Loggia. My idziemy do La Loggia. O, tu, nie, to chyba tutaj śpiewa, na 6. Tylko my idziemy w przeciwnym kierunku. No, my idziemy tutaj. A tam jest tak bardzo ładnie. Jest tak bardzo ładnie. No, tutaj też jest ogólnie bardzo ładnie. Można sobie bardzo ładne też takie zdjęcia, takie, wiecie, specjalistyczne zrobić. Co można jeszcze? No, można iść na takie różne specjalistyczne kolacje też, jak w takich jakichś różnych kurortach i hotelach. Wiecie, jakaś tam meksykańska, taka. O, spa jest też, co jeszcze jest? No wszystko jest. Ładny aquapark, to widzieliście wcześniej. Dużo rzeczy jest.